Dni Lubania to wydarzenie, które w tym roku trwać będzie przez 3 dni. Jak zwykle odbywa się w pierwszy weekend wakacji. Piątek, 24 dzień czerwca to impreza pod nazwą Noc Świętojańska. Wówczas wieczorem po ulicach miasta na rynek uda się barwny korowód. Sobota z kolei to występy gwiazd muzyki i kabaretu. Pojawi się Kloc i Wentyl z czwartej fali oraz nowa huta Gangsta z formacji Szatle. Za doznania muzyczne zadbają Truba Duży i Honorata Skarbek z zespołem. Niedziela to ostatni dzień Dni Lubania. Po całym dniu atrakcji dla rodzin na samo zakończenie wystąpią Leszcze. W tym roku wracamy z powrotem do rynku z racji tego, że mieszkańcy sygnalizowali, że takie rozbicie imprezy w kilku miejscach nie do końca służy, bo nie ma możliwości korzystania ze wszystkiego. Dlatego ukłon w stronę mieszkańców, wchodzimy na lubański rynek. Mam nadzieję, że poradzimy sobie wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i organizatorzy, że nie będzie to tak bardzo uciążliwe, jak niektórzy tutaj przypuszczają. No takie są uroki też, chciałoby się powiedzieć, mieszkania na rynku. Nie zabraknie także atrakcji dla rodzin czy kolejowego przejazdu promocyjnego na linii Lubań-Leśna. Na lubańskim rynku już od 3 lat, trzeci raz w tym roku odbywać się będzie Dzień Aktywnej Rodziny. Jest to dzień, w którym, do którego bardzo czynnie włączają się nasze lubańskie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. I tak w zasadzie to one kreują i budują jakby ofertę dla mieszkańców w tym dniu. Na lubańskim rynku zbiera się w tym roku ponad 20 organizacji pozarządowych, które na swoich stoiskach będą w sposób bardzo aktywny i atrakcyjny prezentowały swoją działalność. W Dni Lubania włączyło się również Muzeum Regionalne, które przygotowało inscenizację historyczną. W ulicy Brackiej odsłaniamy co roku jedną lub dwie tabliczki upamiętniające pobyt wielkiej osoby czy znanej osoby w murach naszego miasta. I tym razem będzie to książę Frydlantu Albrecht Wallenstein, a chodzi w całości o to, żeby pokazać ludziom, że był taki okres w jego historii jak wojna 30-letnia, który bardzo mocno wpłynął na historię tego miasta. Impreza zorganizowana zostanie przez Urząd Miasta Lubania. Serdecznie zapraszam, koniec roku szkolnego, piątek, rozpoczynamy Dni Lubania. 3 dni zabawy, 3 dni imprezy w lubańskim rynku przy ratuszu. Atrakcje muzyczne, atrakcje historyczne, atrakcje dla osób, które są już w wieku starszym, atrakcje dla osób czynnych zawodowo i oczywiście atrakcje dla dzieci. Szczegółowy program Dni Lubania Lawy 2016 znaleźć będzie można w pierwszej połowie czerwca na plakatach, ulotkach oraz na stronie www.luban.pl.